Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie opowiem tutaj, poopowiadam o serii książek, mianowicie o Baśnioborze. To chyba tak powinno stać u was, u mnie trochę inaczej. Opowiem wam trochę o tych książkach, trochę będzie spoilerów, więc no... Jak chcecie, to oglądajcie, jak nie, to nie, dobra, nieważne. Zaczynamy, bo mam 10 minut, bo jeszcze lekcję muszę poodrabiać i w ogóle dzisiaj mam maraton czytelniczy z moją koleżanką. Zapalę sobie światło. Dzisiaj mam maraton czytelniczy z moją koleżanką od godziny 19, jest 15:19, więc zaczynamy. No dobrze, weźmiemy sobie pierwszą książkę z serii. Ojć, dobrze. Mianowicie Baśniobór, i to chyba dalej nie ma żadnego tytułu. I on wygląda tak. On jest stanowczo cieniutki. Ta książka ma tylko i wyłącznie 341 stron. Jeśli ktoś czyta podziękowanie i tematy do dyskusji. Hello! To jest cienkie. Szybko wam opowiem. To jest ogólnie część pierwsza. Zresztą widać. Chyba już to nawet mówiłam. Dobra, nieważne. Główni bohaterowie, mianowicie Kendra i Seth, przyjeżdżają do swoich dziadków pierwszy raz, nie wiedząc w ogóle o tym, że na tej działce jest magiczny rezerwat. Dowiadują się o tym po paru dniach i to chyba... bodajże trzecim rozdziale, jeszcze się upewnię. Możliwe, że tak. No tak, piąty, szósty, ale tutaj jakieś zagadki są na temat tego rezerwatu i oni po prostu bardziej, Kendra, tutaj główna bohaterka, myśli nad tym wszystkim, a jej brat Seth natomiast jest taki troszeczkę szalony. I on się wybiera w jakieś podróże, poznaje satyrów, czyli u nas to by były kozły, i się nie trzyma reguł. A natomiast Kendra, wręcz przeciwnie, ona jest posłuszna, stosuje się do reguł, słucha poleceń, więc jest super. Pewnego dnia Seth spotyka w Baśnioborze, bo ten rezerwat nazywa się Baśniobór, wiedźmę, która jest tu przedstawiona. No i się jej wystraszył. Ta wiedźma wydostaje się na wolność, ponieważ miała ostatnie trzy węzły do rozwiązania, których nie mogła rozwiązać i trzeba było wypowiedzieć życzenie, żeby ona... trzy życzenia, żeby ona się uwolniła z tego swojego małego lochu, które było przytulne. I no, po tych rozwiniętych trzech węzłach ona jakby... poznaje różne, w sensie przywołuje do siebie różne demony i największego demona w rezerwacie i rozpoczyna się wojna. No oczywiście, jak powstało tyle części, to udało im się w ostatniej chwili, to dosłownie były 10 ostatnich stron, no może 20, i im się udało. Ta książka strasznie trzymała w napięciu, tak zresztą jak wszystkie inne. No więc to jest część pierwsza i ona jest naprawdę cieniutka. Lecimy dalej, chyba wszystko powiedziałam. Tak. A i w ogóle jeszcze główna bohaterka w tej części sprawia, że wróżki są, bo tam są wróżki, różne stworzenia i wróżki są wielkie. Więc dobra, lecimy dalej. Druga część to jest Baśniobór, Gwiazda Wieczorna wschodzi. Gwiazda Wieczorna to jest... ona tak wygląda. Gwiazda Wieczorna to jest stowarzyszenie Gwiazdy Wieczornej w sumie. To jest stowarzyszenie, które zbiera artefakty, które są potrzebne do otworzenia ZZZX-u, mianowicie więzienia demonów. Oni zbierają te artefakty i tutaj udało mi się zebrać jeden artefakt. Mianowicie to były piaski świętości. Nie. No chyba tak, nie wiem, nie jestem pewna. To jest jeden z demonów, który ukąsił głównego bohatera Seta i go gonił, pożarł go, ale tam jeden trzecioplanowy bodajże, trzecioplanowa postać dała mu kokon, w którym był bezpieczny. I tak, tutaj to jeszcze opowiada...
Niestety, główna bohaterka nie miała jakichś większych, nie miała większej przygody, bo poszła po jeden artefakt, właśnie po tym, co Wam mówiłam, mianowicie chyba Piaski Świętości, i odnalazła. Miała też z tego stowarzyszenia w swoim gronie przyjaciół, jednego wroga, więc no, niestety. Ten wróg poszedł z nimi po ten artefakt, no i niestety, w sensie niestety tam prawie został zabity, ale jednak dzięki tym piaskom świętości udało go się wskrzesić. To był człowiek, który się strzałką wbijał w człowieka i jak jedna osoba zaśpiewała i on zaśpiewał, to jedną osobą kierował. Więc główna bohaterka uleczyła tą osobę, to była dziewczyna, więc ją uleczyła i no co, zdobyli artefakt i to super. Było dużo przygód, więc fajnie. To jest część druga, która ma, już Wam mówię, 413 stron razem z tymi tematami do dyskusji i podziękowaniami. Więc lecimy dalej, mianowicie, poczekajcie, bo mam tutaj troszkę ten. Część trzecia. Baśniobór i plaga cieni. To wygląda tak. I tak. Główny bohater, to tak zacznę w sumie od końca, spotyka się z demonem. W sensie, spotyka w takim sensie, że idzie do niego i z nim rozmawia. Kurczę, przepraszam, że mówię bez sensu, ale się czasami zastanawiam, bo ja dawno te książki czytałam, chyba z 3 miesiące temu. Tutaj widocznie jest centaur. Mianowicie ten główny, bo nie, dziadkowie ich poszli do centaurów pomoc. W sumie ogólnie wszystkie te różne stworzenia się zaangażowały w wojnę, ponieważ. No, w sumie była taka jedna rezydencja opuszczona. Ja wiem, że znowu zaczynam co innego. I tam była jedna postać, która władała cieniem. Ona została wypuszczona na wolność i stworzyła plagę cieni, tak jak w tytule. Główni bohaterowie starali się jej pomóc. W sensie byli tam na wojnie. I jeszcze wam nie powiedziałam, ale tutaj była w tych dwóch częściach takie coś jak Lena. Ona była tam opiekunką, w sensie bardziej sprzątała. I tutaj ona jej była. Ona była jakimś zwierzę, stworzeniem pływającym, które odmieniło się w człowieka i się ożeniła z człowiekiem, ze śmiertelnikiem. I ona w tej części oddała życie. Nie miała nic tak naprawdę do stracenia i w tej części też Patton Burgess, czyli jakby opiekun, który był przed dziadkami głównych bohaterów, on zgładził jednego centaura. I dzięki temu centaurowie jakby służyli im na tej wojnie i oni wygrali tę wojnę. Więc jakby super i zdobyli z tego co wiem jeden artefakt. I Set został władcą cieni. Ale jest spoko, jest dobre, więc wszystko ładnie, pięknie. To jest część trzecia, która ma 459 stron. Razem z tematami do dyskusji i podziękowaniami. Dalej jest część czwarta. Powiem wam, że te książki nie są poniszczone razem z tą w porównaniu do piątej części. To jest Baśniobór i tajemnice Smoczego Azylu. Ta część serio jest super. Tu są smoki, znowu przygody, bo znowu poszli po artefakt. I główna bohaterka Kendra, tak jak w tej części, zakochała się znowu w swoim wrogu, co znajdziecie tutaj w tej części. Miał na imię. Kurczę. Jak on miał na imię? O, poczekajcie, muszę sobie przypomnieć. Dobra, przypomniałam sobie, to był Gawin. I ona się zakochała w Gawinie, i on się okazał królem smoków. I w
tym smoczym azylu on im niby pomagał, wszystko ładnie, pięknie. Kendra poznała, czyli główna bohaterka, poznała takiego fajnego, malutkiego, ale groźnego smoka, z którym się zaprzyjaźniła i ten mały smok właśnie pokonał króla smoków, czyli Gawina. No i co? Zdobili trzeci artefakt i wszyscy żyli długo i szczęśliwie, nie no. Były przygody ze smokami, różne bitwy, jakieś znowu stworzenia. No i oczywiście nie zabrakło ośmiogłowego smoka. A w sensie, ja nie wiem, czy to jest smok, ale coś podobnego do smoka. I oni z nim walczyli. I ogólnie ten król demonów nazywał się Nawarok. Więc taki... taka ciekawostka. I jeszcze Kendrę ogólnie na początku porwano. Wiem, że ja znowu zaczynam od końca zamiast od początku, ale Kendrę na początku porwano i nią zastąpiono, Jondi kulką, która umarła. I jej rodzice myśleli, że ona zmarła. Tak naprawdę nie zmarła. I ogólnie ich dziadkowie próbują przekonać chyba w tej części ich rodziców do tego, że ten magiczny świat istnieje, w co oni nie wierzą, bo ogólnie ci dziadkowie chcą już komuś oddać ten rezerwat. Więc tak, Stowarzyszenie Gwiazdy Wieczornej zdobyło, tutaj ma już chyba dwa artefakty, więc jest niedobrze, a tych artefaktów jest pięć rezerwatów, w czym jeden został uznany za zaginięty i go niestety nie odnaleziono. Jeszcze w tej części oczywiście, to jest część czwarta, ja nie wiem, czy wam mówiłam, ale ona ma 508 stron, to też malutko. Dalej jest część piąta. Ja nie chcę nic mówić, ale ona jest straszliwie poniszczona. To jest właśnie obór Klucze do Więzienia Demonów. Gdybyście wy widzieli, co tu się... Ja tą książkę straszliwie poniszczyłam. Ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się stało. W sensie wiem, że akurat przy tym zgięciu to mi się plecak wywalił w szkole. W tej części to są astrydzi, czyli sowy z ludzkimi twarzami, które służą królowej wróżek właśnie w tych częściach. Wam nie powiedziałam, ale pojawia się taka postać jak królowa wróżek we wszystkich. Są kapliczki i w ogóle Kendra została wróżko-krewna. I ona jest tak, no niby wróżką, więc tego jeszcze wam nie powiedziałam. Ostatnio powiedziałam, że jest królem, w sensie jest tak jakby królem cieni, ale o Kendrze nie powiedziałam. I w tej części poznaje, on ma chyba paprot, tak, paprota, który jest, okazuje się pod koniec, że jest księciem wróżek. On jest jednorożcem, ale on jest księciem, czyli synem królowej, ale od początku. Muszę zobaczyć te rozdziały. Więc tak, na początku bohaterowie, czyli Set, został uwięziony w piątym tajnym rezerwacie, o którym nikt nie wiedział. Przetrzymywał go tam Sfinks, czyli jakby założyciel Stowarzyszenia Gwiazdy Wieczornej. Główni bohaterowie poznali swoich dziadków, których uważano za zaginiętych. Ich rodzice pod koniec uwierzyli w te wszystkie baśniowe stworki, potworki. Więzienie zostało otwarte, ale zapobiegnięto jakby dalszemu rozwojowi sytuacji z więzieniem, więc wszystko się udało. Set musi, w ogóle tutaj jest bardzo dużo przygód. Ja wam tutaj spoilerów nie będę za bardzo robić. Dosłownie cała rodzina została uwięziona. Artefakty wszystkie stracone, baśniobór w rozsypce. Są tutaj jeszcze tak zwani wieczni. Wieczni, czyli założyciele właśnie więzienia demonów, którzy zostali zgładzeni i nie ma kto zapanować nad demonami. Został jeden jedyny, on ma na imię Agat, który był w smoczym azylu i on zostaje później w ogóle założycielem wszystkiego.
tego tajnego piątego rezerwatu. On odbudował rezerwaty, założył razem z królową wróżek nowe więzienie demonów i nowe królestwo wróżek. W ogóle wszystkie stworzenia światła, bo są stworzenia światła i stworzenia cienia, wszystkie stworzenia światła tutaj wzięły udział w wojnie, która oczywiście się powiodła. I ja jestem w ogóle zachwycona tą serią, bo to jest cudowne, co Brandon Moore pisze. A i ta książka ma 500... Poczekajcie, żebym się nie pomyliła. 554 strony. To też mało. W sensie ja te części ogólnie długo czytałam, ale to dlatego, że tą pierwszą bardzo długo, ale to dlatego, że wtedy zaczynałam tak jakby rozwój mój, taki większy rozwój z czytaniem, z taką większą ilością stron. I to jest cudowna seria. Serio, ja ją każdemu polecam, kto lubi czytać, i wam również ją polecam. Więc no, muszę jeszcze odrobić lekcję. Ale nie, ogólnie wracając jeszcze do tego, to napisał Brandon Moore, jak jeszcze nie mówiłam. 5 części jest tylko, ale jest jeszcze oczywiście kontynuacja tego, o czym wam powiem gdzieś pewnie za 2 miesiące, bo muszę najpierw przeczytać wszystkie części tych książek, bo są 4 części, ale niedługo wychodzi 5 w Polsce, pewnie gdzieś w następnym roku, ale wiecie, niedługo. No, więc chciałam jeszcze tak dla porównania zrobić, jakie to są grubości książek. Tutaj to ja myślałam, że ja tą piątą część będę czytała przez pół roku. Się okazało, że przeczytałam ją w niecały miesiąc, więc serio jakby super. To miało trwać 10 minut, trwa 16, ale w sumie to dobrze, bo mogłam się bardziej rozmówić. Więc to bardzo wam polecam. Wszystko jest dobrze w tych książkach. I ogólnie napisane jest bardzo dobrze. Ja wiem, że niektórzy nie lubią tego stylu pisania, ale mi się bardzo spodobał. Więc to, polecam wam. I mam nadzieję, że do zobaczenia niedługo. Co? Idę montować. Pa!